tutaj wam pokażę teraz coś takiego. Widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać. Mrówki się dostały do ryżu. Mrówki się dostały do ryżu, ale oczywiście do ryżu nie wyniosą. I teraz, żeby się mrówek pozbyć, trzeba ryż wystawić na słońce. Trzeba ryż wystawić na słońce, tak jak to teraz. I mrówki się wtedy wyniosą się z ryżu. Ale ty są kudy na? Nie? Nie. Przesyp wszystko do tego. Cały ten ryż przesyp do tego. I poczekać trzeba, aż mrówki się po prostu wyniosą. A ryż się zapakuje w jakiś inszy. I teraz postawi to na słońce i po prostu temperatura i słońce te mrówki wykurzy. Bo tutaj przeważnie mrówki, jak są, to one łażą w nocy albo jakiś w ciemnych pomieszczeniach. A to, że ryż był składowany w ciemnym pomieszczeniu, to mrówy wylazły. No ale za jakiś czas już ich nie będzie. Tutaj znaleźliśmy ich całe hordy mrówek. One łażą gdzieś tam. To jest pająk taki skakun, on na nie czatuje i sobie żywi się mrówkami. Ale jeden nie zajrze całego stada tych mrówek. I one tutaj cały czas wszędzie łażą. Tam wyłażą, pójdą do śmieci. Później przełażą tutaj. O, zobaczcie. Widzicie? Wyłażą ze sklepu. Nakradły i wyłażą ze sklepu. No, ale co zrobić? Niech sobie pojedzą trochę, nie? Sztosiak! Przyszliśmy zrobić plastry. The hot one. No, not just hot one, but maybe the cool. Looking the cool. Cool? Pain. The pain, yes. Szukujemy plastra na moją dupę. Szukujemy plastra in dupę. Dupę. Dupa. No, pantat. Oh, pantat. This is plaster on my pantat. New one. No extra hole. Yeah, menstrual care. And this one is a what? It's a little lower. Przeciwbólowy. Menstrual cream. Przeciwbólowy. A wezmę sobie przeciwbólowe za dwa i wezmę sobie te... Where's the hot? Is it this one? Tiger ball? Plaster? No, tiger is the same. The hot one is this one is hot. And this one is hot. So which one can I... Can one... Then okay, how many is it? No, five? Five. Dobra, tu jest pięć. This one. And this one is what? Hot. How many is there? Five. Five times two times. Ok, wezmę to na próbę i sobie przypnę tam, bo... Polą mnie te mięśnie. Jeden sobie wezmę na menstrual. Bo mi się spóźnia. Trzeba uregulować. Dobra, teraz jeszcze przed wyjazdem, pozda. Co no? This is from Japan, maybe? Maybe, because it's the... Kodio kabe, maybe to jest... Cabe. Chili, gorące jak chili. No i oczywiście trzeba wziąć to, nie? Oczywiście wziąć trzeba to przed wyjazdem. Sraczkę. Bo jak będę na wyjeździe, to już nie będę miał czasu. Pamiętajcie, przyjedziecie sobie tu, to sobie kupcie to. To jest naturalne
skórka z granatu i coś tam jeszcze. Bardzo dobre. Na sraczkę. Zambuk. What is the zambuk? For what? Inside. Pipe. Nie wiem co to jest. Dobra, nie będę nagrywał, bo nie wiem. Nie widzę, bo nie mam okularów założonych. What insect bite? Insect bite? Yeah, maybe you can try this one. Small one. Okay. I have a lot. Really? Like this? No, remember this. This is jak się coś ugryzie. Zambuk, ale ja mam pełno tych olejków różnych nakupionych. Dobra. To jest jakiś hotko. Dobra, idziemy do kasy. Tak nam niedziela mija, ale tutaj widzicie, przyszliśmy. Idziemy zobaczyć. Zaraz się włączę, bo coś mi tu nie graje. Nie graje. Dobra, już jestem. Się wrócę, jeszcze cofnę, zobaczycie. Są takie obrazy do sprzedaży. A tego nie widziałem wcześniej, bo wcześniej tego nie było, nie? Teraz widzicie, możecie sobie zakupić taki obraz. Tutaj macie numer telefonu i macie kod QR i możecie sobie zakupić na przykład taki obraz. Widzicie? Mój brat będzie wiedział. Brat Tomek, co to są za obrazy? To będziesz wiedział. Ty się znasz na tym, to możesz podpowiedzieć nam w komentarzach. Napisz w komentarzach, co to są według ciebie, co to są za obrazy. Widzisz? Takie. Takie. Galeria obrazu. Takie. Widzisz? Tak, ten aparat. Wygląda jak sen o Marsie. Albo takie. Gdzie można sobie kupić te obrazy. Albo takie. Co to jest? Uśmiech banana, a tam widzicie, tam jest ukryte. Tam pod spodem jest, tu jest czerwona poświata, a tam są ukryte jakieś te, widzicie, postaci. Tam jakiś rolnik, farmer. Tam coś. To nie jest takie. To są też artyści, widzicie, to są też artyści. Takie? To nie wiem. O, macie całą kolekcję obrazów. Takie. Ojej, ta kamera normalnie mnie wykończy. Czas chyba kupić sobie jakąś naprawdę kamerę porządną. Widzicie, jaką mamy tę wystawę? Exhibition? Tak wam oddalam, żebyście mogli z daleka sobie popatrzeć i później przybliżyć. Bo z daleka rzekomo to się oglądywuje, ja tam się na tym nie znam, nie? Tam się na tym nie znam, ale... Tak macie z daleka, a teraz będzie z bliska.
to coś to przedstawia, nie? Może jest to opisane, ale po indonezyjsku wam tego nie przetłumaczę tak czy inaczej, nie? Widzicie, to cały czas coś się dzieje. Skanujcie sobie kod. Oczywiście nie mogę ostrości złapać tego kodu. Teraz jest jakaś ostrość kodu. Wyskanujcie sobie te kody, jak ktoś chce, i wtedy sobie można znaleźć te obrazy. Można sobie znaleźć te obrazy. Widzicie, chcę pomniejszyć, to mi powiększy. Dobra, pędzę dalej. Tutaj jest druga część, ale tu jest takie bardziej o rybka. Tu jest takie bardziej o rybka. Rybki, pitoki. Dzbanek z kwiatuszkami. Kunie. Patrzcie, jaka exhibition tu się zrobiła, nie? Zawsze coś ciekawego się znajdzie. O. To tak kawałek noteci. Na pewno to jest kawałek noteci. To wuja będzie wiedział, wuja Tadek. On tam na ryby jeździ. Kiedyś mnie tam zabił. O, tutaj. Też kawałek noteci, to jest ta druga część noteci. No a tutaj to już nie, bo to pola ryżowe, wulkano. O, tutaj na grzyby jeździmy. Tutaj kawałek lasu z górą. Tutaj macie tajgera. Tajgera, tutaj macie pantera. A tutaj macie pudle. Nie pudle, nie wiem jak to się nazywa. Ale takie małe pipioszki. A my idziemy zobaczyć, przed wyjazdem idziemy zobaczyć tutaj za jakimiś ubraniami, bo może być zimno. Zobaczcie, jaka ładna, jakie ładne, dziwne coś, nie? Moja babcia z takiego materiału to miała fartuch do roboty. Ale nie, taki, nie w takie fiatuszki, takie falbanki. Fajnie to wygląda, nie? Taki przezroczysty. Niezłe. Podoba mi się. A tu wyżej mamy takie różne różności. W Zelinku coś tam co szuka. Fartuch do pracy. No, taki fartuch do pracy co szuka. No ale to jest taki styl już, jak wam kiedyś mówiłem, styl europejski. Auto góry klimatyzator. Tego tak głośno. To jest specjalna aria, gdzie możecie kupić te takie większe dla ludzi, dla większe rozmiary dla większych ludzi. To jest bardzo fajne, bo nie wszystkie sklepy to mają. Widzicie? Nie znam się na rozmiarach, ale to już są poważne rozmiary, poważnej wagi, chciałem powiedzieć. I tu są bluzy, są spodnie. Zobaczcie, takie spodnie, nie? I zobaczcie, jakie one wielkie. Półtorej takie jak ja. Na przykład. Chociaż tutaj się nie spotyka dużo ludzi z takich dużych ludzi. W sensie chodzi z nadwagą. Ale dobrze, że takie coś jest. Dobrze, że takie coś jest i można takie coś znaleźć, bo nie wszystkie sklepy oferują taki zestaw. A tutaj są i piżamy, i spodnie, i bluzy. Kostiumy. No, to jakby ktoś potrzebował, to jest tutaj. Jak się podoba? Taką sobie kupię. Hello. Taką sobie kupię. Ładnie? Ani to niebieska, ani to... It's okay. Jest jak pijamas? No, it's not pijamas. It's okay, because I have the on the bottom other one. To jak pasuje mi na... Jak pasuje mi na tamtu. Told you, it's okay. Okay. Dobra, wezmę sobie to. To
taka wielka, nie? Taka widać, taka wielka jak. Co to jest za kolor? Powiedzcie mi. Czy to jest kolor łososiowy? Kamera trochę oszukuje ten kolor. Co to jest za kolor? Łososiowy? Nigdy nie wiem, jaki to jest łososiowy, ale chyba to jest. Znalazłem kolor łososiowy. To jest żółte światło z tyłu i kamera trochę oszukuje. Przybliżymy, zobaczymy, czy się kolor zmieni. Ale to jest łososiowy kolor. Widzicie, jak nie ma światła tego, to to jest taki bardziej to, co widzicie u góry. Łososiowy kolor. Dobra, biorę moją koszulę i szukam, może coś znajdę. Tak mi niedziela leci. No ale przygotowanie do wyjazdu. Trzeba coś kupić przed wyjazdem, żeby później nie latać, nie? Fajne koszulki niektóre, te takie pasiatki fajne. Pasiaste. Tylko niektóry materiał jest dziadowski. W sensie takim, że jak się spocisz, to strasznie gryzie, nie? Krateczkę. Miałem kiedyś taką krateczkę. Dobra, szukamy dalej. Może coś znajdziemy, może takie. Takie porciszki może sobie kupię. O, takie, nie? Takie portki. Fajne, albo takie bosmańskie. Takie bosmańskie pory, ale wielkie te pory. To chyba też jest specjalna ta na tych, na większych. No i tam są takie sweterki, 70% zniżka. Oczywiście się śmieję, że... No. No? Why no? Fajne krawaty można sobie kupić. Czy jakie krawaty? A zobaczcie, to tu się otworzyło. Ile samochodzików sobie można wejść, pożyczyć. I co tutaj powoli wszystko wraca do normy. Tak jak było wcześniej, to konkurencja samochodzikowa. Tak jak było wcześniej, tak teraz wszystko wraca do normy. Oczywiście wynajem tutaj takiego stoiska jest o wiele tańszy jak wynajem tutaj takiego czegoś, nie? No. Ale takie pojawiają się coraz więcej różnych różności się pojawia. Różnych różności się coraz więcej pojawia. To... A tutaj są takie. Można sobie wynająć. I to stoisko do wynajęcia. Ciekawe, ile za takie. Tutaj fotele do masażu. Patrzymy, fotele do masażu. A tutaj jest obsługa masażu. Nie. 7 minut, 10, 14 minut, 20 tysięcy, 50 tysięcy, 35 minut. I siedzisz sobie na tym. 50,000. No, masz takie foteliki, siadasz i cię masylowuje. A tutaj macie dla dzieci zabawialnie. Wrzucacie dzieciaki w ten i uciekacie. No i tutaj takie stoiska. Z takimi, jak się uda sprzedać, no to dobrze. Jak się nie uda sprzedać, no to trudno. Tutaj macie kącik dla pracowników. Jak mają przerwę, to sobie mogą tu usiąść. A tutaj macie nasz sklep. A tutaj mamy wyjście. Czas zjeść jakiś lunchek, bo po 12. Czas na lunch. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. A tutaj jeszcze wam można tutaj przyjść, kupić sobie rezydencję w tych blokach, co my mieszkamy. I tutaj zobaczcie, tak się pracuje w Indonezji. Widzicie? Nie przy stole, tylko siedzi się na podłodze i obiera się, skrobie się i robi się jakieś pierdołki.
na podłodze jest zawsze wygodnie. Ja robię przy stole. Przy stole? No, przy stole. This job should be did under table. On table, yes? It's comfortable like this. No, a i tutaj wam powie, że jest wygodniej. Wygodnie jest tak. I teraz wybiera te oka. Oka z ananasa. Ja to zjadam z okami, ale... Ananas. Ananas. Ananas Polska. Say ananas. Ananas. Ananas Polska. Ananas Polska is a subscriber. Subscriber. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Ananas Polska. Pozdrawiamy Ananas Polska. Pozdrawiamy ananas Polskę. Widzisz, ananas ma z pozdrowienia. Zobacz, ile ananasa się wyrzuca, nie? Ja bym to zeżar, ale... No, to tak z ciekawostek chciałem wam pokazać. I had this job. It's funny. Witam was serdecznie. Serdecznie. Zobaczcie, co jest. Mam. No i teraz Zalinko będzie testowała. Nie wie, co to jest. Ona nie wie, co to jest. I ubrała kurtkę taką ciepłą, co przed chwilą widzieliście. Ubrała taką ciepłą kurtkę, bo myślała, że to jest coś zimnego. A to wyciągnąłem z lodówki, ale nie powiedziałem jej, co to jest. Będzie smakowała. Zobaczymy, jaką będzie miała minę. Ona mówi, że to jest słodkie. Wygląda na coś słodkiego. To mi przywiózł Mirek. Dzięki, Mirek. Zaraz zobaczymy reakcję Azjatów jedzących polskie. Nie mogę powiedzieć, bo się kapnie, o co chodzi. Czekajmy chwilę jeszcze. Dobra, jesteśmy z powrotem. Ściągnęła kurtkę i... Teraz TikTok, oczywiście TikTok. Do you know what is that? I don't know. Okay. It's look weird, like... Mówi, że to szczurki są. To szczurki takie pieczone. No i zaraz obadamy. So, just do the test. I don't know. Taste. It's sweet or... I don't know, just check it. I'll check it. Barzoni? Ser Barzoni. To za wysoko, za pakacika. Wysz. Calcium. No English. No English, no. It's a Polish. Okay. Okay, obadamy. Obadamy. It looks like a chicken skin or something. Wygląda jak... No, maybe... It's... Skóra z kurczaka. Yeah. Or like fish cake. Albo like kotleciki z ryb. Dobra. I better try it now. Niech sobie spróbuję. It should be like this. I don't even know how to open it. Do you need to warm it up or? No, just open it. Oni mają sam też próżniowe te paczuszki i nie wie, jak to otworzyć. A? No. What is that? Smoky. Pierwsze powąchanie. I know. Wędzone. Is it a smoked chicken? Wędzone. To zgadła, że wędzone, bo to jest podwędzany. Podwędzany, parzony. It's like crocodile, no. No, tak. Yeah, it's like sausage. Chicken sausage, something like that. No, zobaczymy, no to posmakuj. Kiewa... Ah, cheese! Posmakuj, just test it. Smoked cheese! Aaaa, oh, yeah. Wędzony ser. See, I said... mleka, right? Mleka what? What is mleka? Milk. Oh, yes.
Dobra, posmakujemy. Powąchamy i posmakujemy. Nice. How to say good. Nice in Poland? Dobre. Dobre. Bardzo dobre. Ena? How to say enough in Poland? Bardzo dobre. Delicious. Bardzo dobre. Maciu. Bardzo dobre. Oje. Bardzo dobre. Dobre. Oje. Dzięki, Miruś. Dawno nie jadłem takiego like sera. Looks like curry. But this like so good. Bardzo dobre. Bardzo dobre serki. Ser parzony, podwędzany. Zeżarłem prawie cały. No, także... Did you eat with bread or something? Yes, with bread there. Bright ludzie. No, i tak nam niedziela zleciała na ostatniej czynności smakowania wędzonego sera. Dzięki Miruś za prezent. Bardzo Thank dobry you, prezent. Mirek. Dziękuję Mirek. O, dziękuję Mirek. No, także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w poniedziałek. Gołka jest cheese. No, gołka no. Cheese is ser. Ser. Yes. A gołka is a nazwa sera, is a name of cheese. Gołka. Is a specially is a in the Polish mountains. Is a special in the Polish mountains. No i dobra. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w poniedziałek. Trzymajcie się ciepło. Hej, pozdrawiam. Dobry. Dobre. Dobre. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No. Także do zobaczenia. Hej.